Balex jest znany jako producent płyt warstwowych, blachodachówek, paneli na rąbek stojący i termoizolacji Termano. Ale Balex to nie tylko te produkty. Balex oferuje również systemy orynowania jako domknięcie całego systemu pokryć dachowych. Systemem orynowania Zenit zajmuje się Adam. Adam, zacznijmy od tego, jakie mamy systemy, jakie rozróżniamy systemy orynowania. Mamy dwa rodzaje systemów orynowania. Systemy głębokie, typu niemieckiego, oraz płytsze systemy skandynawskie. Na czym polega ta różnica, płytki głębokie? Mamy, co prawda jest ta sama szerokość, ale różni się głębokość profilu. Czyli wysokością de facto. Wysokością, rynny, tak? Wysokością, tak, profilowania danej rynny. Czy potrafimy powiedzieć, jaka jest różnica w pojemności rynny typu niemieckiego, a rynny typu skandynawskiego? Tak, szacujemy, że około 30%, 30%. Jest lepsza, tak, aż 30% lepsza wydajność jest przy systemach niemieckich. I właśnie takim systemem jest Zenit. Jakie rozmiary orynowania oferujemy? W podstawowej ofercie mamy dwa rozmiary. 127 oraz 153. I to jest wymiar szerokości? To jest średnica rynny, dokładnie, tak. Mamy też średnicę 105 oraz 192, już takie skrajne, bardzo, bardzo duża pojemność. One są na zamówienia indywidualne, trochę rzadko występują. Natomiast te typowe to jest 127 i 153. Gdzie ich się używa? Pierwszego, tego mniejszego i większego? System 127 przyjmujemy, że jest używany głównie w budownictwie indywidualnym, na domki. Jednorodzinne. Jednorodzinne, dokładnie. Natomiast średnica 153 używana jest w zależności od tego, jaką mamy rurę spustową do tego systemu, ponieważ 153 występuje zarówno z rurą spustową o średnicy 100 mm oraz 120 mm. Mhm. Ta używana ze średnicą 100 występuje w budownictwie indywidualnym w niektórych regionach, gdzie jest większe zapotrzebowanie lokalnie, na większą, tak. Tak, wydajność systemu. Natomiast tam, gdzie jest rura 120, używamy tego systemu głównie w przemyśle, hale przemysłowe. Czyli duże połacie, duże dachy. Większe, tak? Obiekty, tak, wymagające magazyny. Większej wydajności. Natomiast do takiego typowego domu jednorodzinnego dedykujemy rozmiar? Rynny? 127. 127. W zupełności wystarczy. Rynna to jest oczywiście też elementy uzupełniające, tak? Do rynny zawsze stosowane jest denko. Ja tutaj mam. Pozwolę sobie pokazać. Jaka jest charakterystyka, jaka jest cecha denka w systemie Zenit? My bardzo sobie cenimy denko i sposób, w jaki jest wykonany w systemie Zenit. Mhm. Ono ma przede wszystkim dwa główne atuty. Po pierwsze, jest uniwersalne. W niektórych systemach rozróżniamy prawe, lewe. Aha. To jest uniwersalne, możemy stosować z obu stron i nie zastanawiać się nad wyborem. To eliminuje też możliwości pomyłek, prawda? Dokładnie, tak. Jest to duże uproszczenie. A drugą taką fajną rzeczą jest to, że nie wymaga ono żadnych dodatkowych uszczelnień. Jest to denko głębokie i tak naprawdę tylko zaciśnięcie na rynnie powoduje pełną szczelność. Oczywiście są przyzwyczajenia dekarzy, zapewne w większości i tak będą stosowali uszczelniacz. Mhm. Natomiast nie jest to ani błędem, ani nie przeszkadza w żaden sposób. Testowaliśmy denko na naszych rynnach i rzeczywiście wypełnienie rynny nawet do wysokiego poziomu wodą pokazuje szczelność tego tak, połączenia. Jest tak. Pełna szczelność. Dobrze, rynny muszą na czymś wisieć. Interesują nas haki. Jakiego typu haki mamy? Tutaj mamy dwa rodzaje haków. Są haki długie, nakrokwiowe. To też, jak nazwa sugeruje, jest samo zastosowanie na krokwiach. Mhm. I drugi rodzaj haków, czyli haki czołowe, do deski czołowej montowane. Te pierwsze trzeba doginać w zależności od spadku dachu, prawda? Trzeba doginać. Tak, jest to. Haki są wykonane z grubej bednarki, więc bardzo, bardzo solidne wykonanie. Zarówno, co jest pewnym wyróżnikiem, bo standardem w hakach nakrokwiowych jest zastosowanie bednarki, natomiast nie jest już to takie oczywiste przy hakach czołowych. U nas również są one wykonane z bednarki, co myślę, że bardzo mocno pozytywnie wpływa na nośność i trwałość. Dokładnie. Haki rynnowe muszą mieć pewną swoją nośność. Jak to wygląda w przypadku Zenita? Tak, nośność, która jest wymagana na jeden hak, to jest 750 N.
Oczywiście nie ma żadnego problemu ze spełnieniem tego wymogu. Możemy śmiało powiedzieć, że jest to ponadnormatywna nośność w przypadku haków Zenit. W uproszczeniu powiem, że 750 N przekłada się na 75 kg na jeden hak. Także jest to bardzo wysoka nośność, co dodatkowo przy montażu co pół metra nie stanowi żadnego problemów z obciążeniem rynny. No właśnie, bo przeszedłeś do rozstawu między hakami. Czy 50 cm to jest to dedykowane, wymagane, to jest maksimum, minimum, czy... Tak, jest to bardziej dedykowany rozstaw, ponieważ jest to duże uproszczenie przy wszelkich kalkulacjach. Łatwiej wyliczyć ilość haków. Tak, łatwiej wyliczyć. Jest to też troszkę bardziej może zabezpieczenie w przypadku niektórych systemów nośnościowe. Natomiast nie ma żadnych przeciwwskazań w przypadku systemu Zenit, żeby ten rozstaw był nawet 60-centymetrowy. Tak, bo takie pytania z życia wzięte są. Tak, panie Adamie, czy może być 60, a nie tak, 50? Tak, tak. I wówczas możemy z pełną odpowiedzialnością odpowiedzieć, że nie ma takiego problemu. Natomiast na pewno ten rozstaw 50-centymetrowy jest bezpieczniejszy, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nam się trafił tak zwany stuletni śnieg, prawda? I wtedy obciążenie na rynne może być znaczne. Zgadza się, tym bardziej, że nie jest to aż tak ogromny koszt w samym materiale, ilościowo, więc jak najbardziej też tą naszą pierwszą zawsze wskazówką to jest ten klasyczny rozstaw co pół metra. Rynny oczywiście muszą mieć na tych hakach wyprofilowane spadki, tak się montuje haki. Jakie spadki powinno się wykonywać dla rynien Zenit? Odpowiednim spadkiem jest 0,5%. Tak zakładamy, że jest to najbardziej optymalny spadek. Czyli mierząc liniowo na metr bieżący rynny, to jest skos 5 mm. Tak, 5 mm. 5 mm. Adam, jakie długości rynien oferujemy w systemie Zenit? Rynny są w dwóch długościach, taka podstawowa 4 metry oraz nowość od kilku miesięcy dostępna rynna dwumetrowa. Ona została wprowadzona przede wszystkim po to, aby umożliwić szybkie wysyłki kurierskie, ale też ograniczyć odpady. Okej, ale 2 razy 2 metry to też zawsze da 4 metry, prawda? Jak najbardziej tak. I przy tej okazji właśnie powiedzmy sobie o połączeniu elementów rynny między sobą. Jak łączymy rynnę z rynną? Do połączenia rynny z rynną służą złączki. Złączka charakteryzuje się, że ma uszczelkę, wklejoną uszczelkę EPDM. Ona jest taka żebrowana, składa się z wielu pierścieni. Tak, i pozwala to właśnie zachować jeszcze większą szczelność na samym połączeniu. Drugą cechą złączki jest to, że klamra jest bardzo ciasno spasowana. Czy tą złączkę trzeba doszczelniać jeszcze uszczelniaczem? Nie, złączka nie wymaga dodatkowych doszczelnień. Za to odpowiada uszczelka, o której wspominaliśmy. Warto dodać, że pomimo ciasnego spasowania złączka umożliwia suwliwe połączenie rynien. Zmieniliśmy pomieszczenie, żeby móc pokazać pozostałe elementy uzupełniające do systemu Zenit, bo mam, Adam, do Ciebie jeszcze pytanie odnośnie rynien. Kontynuując temat rynien. Oferujemy złączkę w tym systemie. Złączkę do łączenia dwóch elementów orynowania. Czy mamy ofertę dla tych, którzy nie chcą używać złączki? Czy można te elementy rynne połączyć bez złączki? Jak najbardziej. Złączka jest bardzo fajnym, wygodnym dodatkiem, ale nie jest to konieczne. W wielu krajach często praktykowane jest połączenie po prostu rynna z rynną bez żadnej złączki, na zakład. To może więc pokażę. Tak. Można w ten sposób, stosujemy zakład. Oczywiście tutaj wtedy już musi być zastosowany uszczelniacz. Tak, uszczelniacz, troszkę podgięcie. Tak, tu trzeba te. Natomiast rzeczywiście można połączyć też rynny systemu Zenit bez użycia złączki, czego nie rekomendujemy absolutnie, prawda? Tak, jednak większą pewność zawsze daje złączka, ale z przyzwyczajenia często są właśnie w montażu bezzłączkowego. Uzupełniając jeszcze temat rynien. W dachach często występują narożniki zewnętrzne, wewnętrzne. Czy system Zenit ma tutaj ofertę? Oczywiście tak. Tutaj też możemy od razu pokazać narożnik. Narożniki mamy zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne.
Także oferta jest w obu rozmiarach. W obu rozmiarach, tak, podstawowych.